15 dzień września, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Coraz mniej wody w zbiorniku Racibórz Dolny, potwierdzają to przedstawiciele Wód Polskich. W ciągu blisko doby poziom wypełnienia zbiornika spadł o prawie 10%, co według danych przekazanych w czwartek rano na sztabie kryzysowym stanowi 65% jego wypełnienia. Czy to możliwe, że poziom wody w zbiorniku spadł tak szybko? To proces wspomagany mechanicznie. Dlaczego należy robić to stopniowo? O tym Fatima Orlińska. Zbiornik funkcjonuje zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą na tym obiekcie, mówią Wody Polskie. To właśnie z tego dokumentu wynika obniżanie wody w zbiorniku Racibórz Dolny, co z kolei przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko województwa śląskiego. Według danych z czwartkowego poranka w zbiorniku znajduje się około 117 milionów metrów sześciennych wody, co oznacza, że jej poziom spada, a dopływ do zbiornika jest również mniejszy. Jest to proces wspomagany jak najbardziej mechanicznie, zarządzany przez pracowników obsługujących zbiornik. Odbywa się to w zależności od warunków, również w korycie poniżej rzeki Odry. Dlatego też najprawdopodobniej dziś przykręcimy korek zbiornikowi Racibórz Dolny, tak aby wały położone poniżej zbiornika, wały odrzańskie, mogły złapać głębszy oddech, ponieważ ta zlewnia jest mocno nasycona wodą. W dopływach do rzeki Odry, mimo że sytuacja się stabilizuje, wciąż pozostaje wiele wody i przez cały czas trwa walka o umocnienie obwałowań odrzańskich w poszczególnych lokalizacjach. Wszystko dlatego, że zbiornik Racibórz Dolny bardzo świetnie się sprawdził. Nie sprawdził się natomiast wał ochronny przy rzece w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie sytuacja w województwie śląskim wciąż jest najtrudniejsza. Już po powodzi w 2010 roku planowano wyciągnąć wnioski, podejmowano działania w kierunku przebudowy wałów, powstawały nawet pierwsze prace projektowe. Działania te jednak przerwano w 2015 roku. Jak zapewnia burmistrz Czechowic, trzeba do tego wrócić. Budujmy również małą retencję. Tu nie ma miejsca na jakiś potężny zbiornik, który by tą wodę całą mógł bezpiecznie zgromadzić, żeby mieszkańców nie zalewało. Trzeba na dopływach do rzeki Iłownicy, wszędzie, gdzie to jest możliwe, na Iłownicy, może na Wapienicy, dopływach strumyków zasilających te rzeki, w ramach specustawy jest bardzo potrzebna specustawa powodziowa, która pozwoli na to, żeby przejmować tam takie grunty, które pozwolą na budowanie zbiorników. O tym, że plany na zabezpieczanie terenów gmin dotkniętych tegoroczną powodzią na południu województwa były już dawno, mówi również starosta bielski. Andrzej Płonka zarzuca Stowarzyszeniom Ekologicznym walkę z samorządem, który poldery przeciwpowodziowe, jak mówi starosta, chciał stworzyć już kilkanaście lat temu. To są rzeczy, które są dzisiaj najpilniejsze i myślę, że jak tutaj dojdziemy do konsensusu, że w końcu Wody Polskie będą kosić międzywale, o którym tyle mówimy, przecież drzewa rosły, te drzewa zostały powyrywane, pozatykały mosty, przepusty. Nikt z tego wniosku nie wyciągał. Ile myśmy takich pism pisali, ile ja osobiście pisałem do Wód Polskich, że wały po stronie kopalni, która wybierała pod wałami, wały są niż wały osiadły. Mądrze zachował się dyrektor zlewni, ile mógł wody odpuścić i wodę, którą przyjął, nie puszczał dalej. Ponadto samorządy dziś potrzebują pieniędzy. Podkreślają to wszyscy, którzy ze skutkami powodzi muszą się zmagać. Według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu resort ma przekazać na ten cel ponad 20 milionów złotych. Jak przekazał starosta powiatu bielskiego, pieniądze do gmin powinny trafić możliwie najszybciej, ponieważ te muszą stworzyć rezerwy na wypadek, gdyby prognozy meteorologiczne się zmieniły i sytuacja ponownie zagrażała bezpieczeństwu mieszkańców. W całym kraju powstają zbiórki na rzecz powodzian. Współczucie i chęć pomocy to jednak nie tylko początek pięknej inicjatywy. To także okazja dla oszustów. Fałszywe zbiórki ogarniają internet, oszuści żerują na osobach chcących wesprzeć ofiary powodzi. Dlatego policja apeluje, aby weryfikować zbiórki, na które wpłacamy pieniądze. To nie pierwszy raz, kiedy oszuści wykorzystują chęć ludzi do pomocy. Fałszywe zbiórki w sieci są zmorą. W tej chwili przede wszystkim monitorujemy sieć, sprawdzamy, mamy swoje osoby, które stricte są fachowcami właśnie w dziedzinie cyberprzestępczości i tutaj jednak dalej przestrzegamy przed tym, że nikt nawet w internecie nie może czuć się bezkarny. Jeżeli rzeczywiście taką osobę znajdziemy, zostanie ona na pewno zatrzymana. Do tej pory ujawniono 34 takie zbiórki. Jednak na celowniku oszustów są nie tylko darczyńcy, ale również sami poszkodowani, którzy mogą paść ofiarą wyłudzeń danych osobowych i pieniędzy.
Ofiarami oszustw internetowych mogą paść ofiary powodzi, chcąc na przykład wynająć mieszkanie zastępcze, ubiegając się o odszkodowanie. To jest też miejsce, jakby trzeba być niestety w tym trudnym bardzo okresie, bardzo również skupionym na tym, żeby właśnie nie paść ofiarą oszustwa. Organizatorzy zbiórek proszą wspierających o weryfikację kont i zrzutek. Chodzi o ten ferwor pomagania, tej empatii wobec innych ludzi, którzy ucierpieli, żeby wybierać te organizacje, właśnie te organizacje, które są sprawdzone, które wiemy, jak działają, wiemy, w jaki sposób pomagają. Chcemy wpłacić w konkretne miejsce, to sprawdźmy, do kogo to konto należy, czy na pewno jest to konto, a nie jakieś podszyte konto. Komu wpłacamy te pieniądze, czy rzeczywiście jest to odpowiednie zabezpieczenie, taka kółeczka mała w linku, jak robimy przelew, że to jest przelew bezpieczny i rzeczywiście w to miejsce, w które powinien iść. Na szczęście świadomość ludzi w temacie zagrożeń w sieci wciąż rośnie. Większość weryfikuje zbiórki, dzięki czemu potrzebujący otrzymują konieczne wsparcie, a policja może łatwiej dotrzeć do oszustów. Pamiętajmy, że wszystkie zbiórki publiczne, które pochodzą z pewnego źródła, znajdziemy na stronie www.zbiorki.gov.pl. Pociągów nie było tu od wielu lat, ale teraz pojawiły się ponownie. Kierowcy mogą być zdziwieni, gdy opadają rogatki w Katowicach-Ochojcu. Teraz pociągi będą pojawiały się tu na co dzień. Niebawem ma ich być jeszcze więcej. Łukasz Kądziołka. Do tej pory pociąg w tym miejscu był rzadkim widokiem, teraz będzie codziennością. Dlatego kierowcy muszą uważać. To ulica Jankego w Katowicach. Ruch jest spory, a teraz będzie wstrzymywany z powodu przejeżdżających pociągów. Trzeba się ich spodziewać mniej więcej w godzinach między 10 a 16. To są 3 pociągi. One będą jeździły tą trasą do 9 października. Wraz z zamknięciem przejazdu na Ochojcu konieczne jest także zamknięcie kolejnego przez ulicę 73 Pułku Piechoty, czyli drogę krajową nr 81. Tu pociągi wróciły po 10 latach, a jest to związane z rozkręcającą się wielką przebudową linii kolejowej w Katowicach. Trzeba było wyznaczyć kolejowy objazd przez Ligotę. Możliwe jest połączenie Dąbrowy Górniczej czy Jaworzna-Szczakowej z Katowicami-Ligotą i Gliwicami, bez konieczności wjazdu do stacji Katowice. Jak zapowiada przewoźnik, od 3 października dojdzie kolejnych 7 pociągów PKP Intercity, które również będą przejeżdżały przez te ruchliwe drogi. To jednak niewielkie utrudnienia w porównaniu do tych, jakie czekają mieszkańców w najbliższych tygodniach. W Katowicach szykują się zamknięcia 2 kolejowych wiaduktów w centrum miasta. 25 września nad ulicą Graniczną, a 7 października nad ulicą Mikołowską. W przyszłości linia kolejowa przebiegająca przez Ochojec ma być też ponownie wykorzystywana do regularnego ruchu pasażerskiego. Po zakończeniu remontu węzła kolejowego w Katowicach będzie powrót do rozmowy, jak w krótkim czasie właśnie taką linię wykorzystać dla mieszkańców Katowic i dla mieszkańców Tychów. To jednak dość odległa przyszłość, ponieważ wielka kolejowa przebudowa ma potrwać co najmniej 4 lata. W tym czasie okrężna trasa omijająca stację w Katowicach może być coraz częściej wykorzystywana. Na katowickim rynku plac budowy. W tym tygodniu minął 2 miesiące, odkąd rozpoczęły się prace na tramwajowym skrzyżowaniu. Choć miały potrwać dużo krócej, inwestycja ma spore opóźnienie. Okazuje się, że po raz kolejny trzeba było przełożyć termin jego zakończenia. Łukasz Kądziołka. Już powinni skończyć, a nadal pracują. Tak dzisiaj wygląda postęp prac na rynku. Tramwajowa inwestycja za około 7 milionów złotych zaczęła się 22 lipca. Polega na wymianie części stalowych i rozjazdów, a także odtworzeniu nawierzchni. Szybko okazało się, że nie uda się jej zrealizować zgodnie z planem. Prace miały zakończyć się 2 września, ale termin został zmieniony na 22 września. Ta data też jest już jednak nieaktualna. Trwają prace brukarskie. Niestety z powodu intensywnych opadów atmosferycznych, które w ostatnich dniach miały miejsce, pewnych robót nie dało się realizować. Dobra wiadomość dla mieszkańców i pasażerów jest taka, że opóźnienie nie będzie tak poważne jak przy pierwszym etapie. Ruch na całym skrzyżowaniu powinien zostać otwarty 25 września, czyli w następną środę. Po realizacji inwestycji ma być na rynku ciszej niż do tej pory. Zostanie zredukowana całkowicie cała wibroakustyka, nie będzie już tych wstrząsów, pisków.
Po otwarciu ruchu tramwajów wykonawca będzie jeszcze porządkował plac budowy. Zgodnie z podpisanym aneksem ma to potrwać maksymalnie do 4 października. Problem przeciekania w Muzeum Śląskim wkrótce zostanie rozwiązany. W sierpniu rozpoczęły się prace naprawcze hydroizolacji związane między innymi ze stropodachem części podziemnych budynku. Z problemem tym muzeum zmaga się już od 9 lat. Fatima Orlińska. Prace hydroizolacyjne, które miesiąc temu rozpoczęło Muzeum Śląskie, pochłoną ponad 50 milionów złotych, na co instytucja środki pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonanie nowej technologii było konieczne, ponieważ nieszczelność, która występuje w budynku podziemnym, to problem znany niemal od początku powstania siedziby muzeum. Gdy kilka dni temu wystąpiły nawalne deszcze, niestety wadliwe, jak mówi dyrektor muzeum, wykonanie instalacji dało się we znaki. W tym temacie niewiele się zmieniło. Niestety budynek w niektórych miejscach, w tych miejscach, które znamy w większości przypadków, nie jest szczelny. I te deszcze nie ominęły też nas. Nie wiązało się to z żadnymi szkodami względem dzieł. Ale te znane nam przecieki się uaktywniły, wymagało to dynamicznej akcji zabezpieczającej. Działania związane z hydroizolacją są najpilniejszą inwestycją, którą przeprowadzamy w tej chwili. Tutaj kwestia dokładnego przygotowania się jest bardzo ważna, to jest bardzo delikatny temat, tak i ze względu na to, że muzeum cały czas działa, więc te prace na razie są delikatne, na razie będą dążyły do odkopania tego dachu, który jest przykryty zielenią, betonem, różnymi obsypkami. Prace hydroizolacyjne mają zakończyć się w 2026 roku. Jednocześnie sprawa nieprawidłowego jej wykonania przez spółkę Budimex w konsorcjum z hiszpańską firmą aktualnie znajduje się w sądzie. A z tego, co przekazuje Muzeum Śląskie, wykonawca nie poczuwa się do odpowiedzialności. Kontaktowaliśmy się z biurem prasowym spółki, jednak bez odpowiedzi. Taki był czwartek. W imieniu Grzegorza Rządu zapraszam jutro. Do zobaczenia.